raz jeszcze, proszę Państwa, Polski Messi, panie Messi. Wszystko Pan wie, to też Pan oglądał. Wszystko wiem. Fantastycznie. Czy Ty, mój drogi bramkarzu, obawiasz się trochę tej konkurencji, patrząc na to, co wydarzyło się w karnych? Nieprzewidywalność? Tak. A coś więcej? Nie. Wiesz? Na własnej piersi wychowany. Marku, 30 sekund maksymalnie, wiem, że zrobisz to szybciej. 3, 2, 1. Powodzenia! Spokojnie! Jedna! Mała! Dobra, niech będzie! Zaliczam tamto, trudno! Idą święta! Proszę, o! Mała! Patrz, ty jedną rzecz! Dlaczego on mnie, Grzegorz, się nie słucha? Ja już wszystko wiem. Ja nie słyszałem w ogóle, co mówisz. To widziałem! Grzegorz, proszę! Duża bramka. Z perspektywy bramkarza jest duża. Z perspektywy strzelającego z 16 metra jest taka. Jest mniejsza. Więc wali wszystko do tej małej szacy. Ja pierwszy raz w historii, tuż po nagraniu, nie wiem ile bohater zdobył punktów. Komisja gier i zakładów jest potrzebna do liczenia. Ona już się właśnie zebrała i już Państwo ten wynik tam tutaj w rogu jest. Widzą. No powiem Ci, Marku, że to jest z minuty na minutę. Tak rośniesz. Znaczy, nie chodzi mi o rozcięcie takie, tylko o piłkarsko. No myślę, że... Złap oddech już. Szału nie było, zawsze może być lepiej, ale na to, co jest, to nie narzekam. A jak zaliczymy tę piłkę, którą ja asystowałem? Jak już zaliczymy? Zaliczymy. No, powiem Ci więcej, ona już została zaliczona. Zaliczona, świetnie. Ta, w rogu Państwa. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Zostań w domu, tak, w tych czasach? Tylko zostań, tylko i wyłącznie zostań w domu. Grzegorz? Zostaję, wracam stąd, zostaję. Ja również. Zostańcie w domu i raz w tygodniu bawcie się, miejmy nadzieję, dobrze z nami. Serdecznie Was jeszcze raz pozdrawiam.